Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Proszę zobaczyć, co my tutaj mamy dzisiaj pięknego i bardzo smacznego. Tak, jest to różowo-biała rzepa. No myślę, że rzepa ostatnio u nas jest dość zapomniana, a nie wiem czemu, bo jest naprawdę przepyszna i bardzo zdrowa. Dzisiaj zrobię bardzo szybką surówkę właśnie głównie z rzepy, ale jeszcze dodamy tutaj kilka innych składników. Zapraszam na film. Co w pierwszej kolejności zrobiłem? Rzepę, jak widzicie, wcześniej oczywiście sobie umyłem i obrałem ją bardzo cieniutko ze skórki. Teraz rzepę będziemy sobie ścierać na tarce, tu na tych największych oczkach i staramy się to robić tak, żeby te paski, wężyki wyszły nam jak najdłuższe. Super, widzicie to? Tak to właśnie musi wyglądać. Super, jak widzicie, rzepa starta. Jeżeli pierwszy raz robicie surówkę z rzepy, bo w ogóle pierwszy raz jecie rzepę, proponuję Wam posmakować. Naprawdę jest przepyszna. Bardzo przypomina smakiem kalarepę, no przynajmniej dla mnie. Co tutaj teraz dodam? Teraz dam tutaj pół jabłka, żeby rzepa nie czuła się tutaj zdyskryminowana, że ją obraliśmy ze skórki. No to jabłko też ze skórki obrałem. Jabłko dobrze, jakbyśmy tutaj dali słodkie. Nawet bym powiedział, może być bardzo słodkie. I oczywiście jabłko ścieramy na tych samych oczkach, co ścieraliśmy rzepę. Pół jabłka w zupełności wystarczy na taką jedną rzepę. Jabłko starte. Teraz, żeby surówka nabrała trochę kolorów, mam tutaj, jak widzicie, trochę liści selera. Liście selera musimy sobie tylko delikatnie tutaj pokroić. Nawet nie musimy ich siekać, wystarczy, że sobie cienko je tutaj pokroimy. Proszę bardzo, seler pokrojony, dodajemy i super, seler mam już dodany, no teraz pozostało tylko naszą surówkę doprawić i zrobić taki, można powiedzieć, mini sos. Sos zrobię tylko z jogurtu greckiego, ewentualnie możemy tutaj użyć gęstej śmietany. Ale tego sosu nie robimy za dużo, więc ja tego jogurtu dam tutaj maksymalnie 3 takie czubate łyżeczki. Tak, myślę, że w zupełności wystarczy. Teraz wleję tutaj naprawdę odrobinkę octu jabłkowego, jak widzicie, myślę, że pół łyżeczki, nie więcej. I teraz pozostało tylko wsypać trochę soli i trochę pieprzu. Oczywiście sól i pieprz dajemy tutaj do smaku. Super. Wszystko mam dodane. Nic tutaj więcej nie będę dodawał. Delikatnie to przemieszamy. Dodajemy to teraz do naszej suróweczki. Na koniec polewam to jeszcze odrobinką oliwy, ale nie za dużo. Proszę bardzo. No i teraz pozostało nam tylko to dobrze ze sobą wymieszać. I super, surówka z rzepy posmakowana, przepyszna, gotowa. Możemy teraz się nią delektować. No wierzcie mi, surówka z rzepy jest naprawdę przepyszna. Nie wiem czemu tak rzadko jest robiona. Mam nadzieję, że po tym filmie wielu z Was sięgnie właśnie po rzepę i zrobi taką błyskawiczną surówkę, a będziecie naprawdę zachwyceni. W dzisiejszym odcinku to już jest wszystko. Zostawcie łapkę do góry pod filmem. Zapraszam Was na kolejne odcinki i życzę wszystkim smacznego. Do zobaczenia. Cześć!